Cześć! Dzisiaj, czyli w dniu, w którym publikuję ten filmik na kanale, mija dokładnie 40. rocznica, od kiedy pierwszy raz na półkach sklepów z komiksami zawitał komiks zatytułowany The Man Called Nova, opowiadający o losach jakże niesamowitego bohatera Richarda Rydera. I jeżeli śledzicie mój kanał chociaż odrobinkę, to wiecie, że mam wyjątkowy sentyment, wyjątkowo jest mi bliski bohater Richarda Rydera i może już czas w związku z 40. rocznicą powiedzieć wam, dlaczego tak bardzo uwielbiam tę postać, dlaczego jestem tak nią zachwycony i dlaczego nie mogę doczekać się, aż wróci w komiksach. Zapraszam was więc do pierwszej części mojego w wyjątkowy sposób, specjalnie na urodziny, nagranego Kim So Co Czytać, Nova, Richard Ryder. Richarda poznajemy jeszcze w liceum, gdzie nie radzi sobie za dobrze. Nie jest on typowym outsiderem, nie jest też tak zwanym nerdem, nie dokuczają mu za bardzo rówieśnicy. Problem polega jednak na tym, że młody Ryder nie potrafi się w niczym wykazać. Oceny ma takie sobie, żaden przedmiot go szczególnie nie interesuje, w sporcie radzi sobie też dość przeciętnie. No to taki szaraczek, na którego mało kto zwróciłby uwagę. Wszystko to jednak zmienia się, kiedy starcie potężnego Zora z Centurionem Korpusu Nova, Romanem Dejem, dociera w okolice Ziemi. Złowieszczy Zor triumfuje, a umierający Dej, nie widząc innego sposobu, postanawia wysłać swoją moc Nowy do losowego mieszkańca pobliskiej planety, mając nadzieję, że ten powstrzyma osłabionego w walce Zora. Z biegiem losu, choć jak później ustalono, za doborem nowego rekruta stał specjalny algorytm wyszukujący najbardziej przeciętnego, najbardziej uśrednionego przedstawiciela rasy, moc Nowy zostaje wysłana do Richarda Rydera. Możecie się zastanawiać, dlaczego ktoś tak przeciętny, ktoś tak nijaki miałby zostać zrekrutowany do potężnego korpusu galaktycznej policji. Według ideologii korpusu to właśnie przeciętni przedstawiciele każdej rasy byli najlepszymi rekrutami, ponieważ nie byli wcześniej wybitni, nie wnosili ze sobą ego czy pychy. Nie zakładali z góry, że są lepsi od pozostałych członków korpusu. Ponieważ nie byli też słabi, mieli mniejsze prawdopodobieństwo zachłyśnięcia się nową mocą, wykorzystania ją, by odgryźć się za lata poniżania i niedoceniania. I właśnie dlatego Richard Ryder okazał się idealnym kandydatem. Zora oczywiście nie udało mu się pokonać, jednak walka na tyle osłabiła kosmicznego złoczyńcę, że umierający Roman Day był w stanie przetransportować go na swój statek, gdzie użył całej pozostałej mu mocy, także życiowej, poświęcając się, by uśmiercić potężnego wroga. Z punktu widzenia Richarda, jego przeciwnik nagle zniknął i przez długi czas młody bohater nie miał w ogóle pojęcia, co się z nim stało. Kolejne lata Richard spędził jako superbohater o pseudonimie Nova, nazywany również ludzką rakietą. Łącząc swoje życie prywatne, szkołę, rodzinę z walką z przestępczością, w jego galerii łotrów znalazło się zaledwie 3 złoczyńców, aczkolwiek zdarzyło się Richardowi kilkukrotnie wesprzeć bardziej znanego bohatera w walce z potężniejszym zagrożeniem. Tymi złoczyńcami byli Kondor, genialny naukowiec doczepiający sobie skrzydła, by dokonywać rabunków, no chyba gdzieś to już widzieliśmy, Diamond Head, super silny złoczyńca posiadający ciało z diamentu, które zrastało się po rozbiciu, co w sumie rodzi pytanie, po co rabować banki, skoro można sobie odciąć diamentową rękę i poczekać, aż wyrośnie Nova. A także Powerhouse, były członek korpusu Nova, który po praniu mózgu zafundowanym przez Kondora zaczął mu służyć. Swój zespół nazwali oczywiście Terrible Trio i nieraz starli się z młodym Richardem. Ich czas jednak dobiegł końca, kiedy Nova zrobił sobie kolejnego wroga o kilka klas mocy wyżej, czyli nieśmiertelnego Sfinksa. Ten znudzony swoim niekończącym się życiem próbuje pochwycić Nowe, licząc na to, że potężny ksandariański komputer Worldmind, do którego podpięci są wszyscy członkowie korpusu, będzie znał sposób, by zakończyć żywot Sfinksa. Kiedy Kondor wchodzi mu w drogę, ten znudzony zamienia go w prawdziwego ptaka, w prawdziwego Kondora. Natomiast Powerhouse i Diamond Head zostają wkrótce przetransportowani do bazy korpusu na Ksandarze, gdzie ten pierwszy odzyskał własne zmysły i wrócił na służbę, natomiast ten drugi zbiegł i sprzymierzył się ze Skrullami, z którymi Ksandar od jakiegoś czasu toczył wojnę. I tu docieramy do bardzo ważnego etapu w życiu Richarda. Przelatując na Ksandar, dowiedział się, że aby dalej pełnić funkcję Centuriona Nowy, musi na zawsze opuścić Ziemię i przenieść się właśnie na Ksandar. Podjęcie tak trudnej decyzji zajmuje Richardowi aż rok, który spędza w kosmosie. Ostatecznie jednak nie jest w stanie zdecydować się na porzucenie rodziny i przyjaciół, tak więc królowa Ksandaru Adora pozbawia młodego bohatera mocy i odsyła na ziemię.
Tu pojawia się jednak cała masa problemów. Richard zniknął, nie kończąc nawet liceum, jego przyjaciele poszli dalej, dostali się na studia i tak dalej, kiedy on nie miał nawet matury. W dodatku ciężko jest przystosować się do chodzenia po ziemi i zwykłego życia, kiedy przez tak długi czas walczyło się z przestępczością i śmigało po niebie, a nawet w kosmosie z ogromną prędkością. Nie mając więc żadnych perspektyw, Richard zatrudnił się w małej jadłodajni, gdzie zmywał naczynia i, jak to się mówi, przerzucał naleśniki i hamburgery. Jego życie pewnie upłynęłoby w tej monotonii i świat szybko zapomniałby o bohaterze zwanym Nowu, gdyby nie spotkanie z pewnym ubierającym się na czarno osieroconym milionerze, który spędzał noce na walce ze zbrodnią, czyli Night Thrasherem. Pewnej nocy Richard podczas powrotu do domu został zaatakowany przez zamaskowanego bohatera, który zawlógł biednego młodzieńca na dach, a następnie po potwierdzeniu jego tożsamości po prostu go zrzucił. Night Thrasher miał teorię, według której wyjątkowy stres, na przykład taki związany z nadchodzącą śmiercią, będzie w stanie wyzwolić z powrotem Nowy w Richardzie. Jak się później okazało, była to tylko częściowo prawda, ponieważ gdyby królowa Xandaru Adora nie wysłała wcześniej kosmicznej mocy do ciała Richarda, ten skończyłby jako plama na chodniku. Dlaczego królowa miałaby zwracać jednak moc, którą niedawno odebrała? Ma to związek ze zniszczeniem Xandaru, o którym powiem w kolejnym odcinku. Tak więc Richard na nowo stał się ludzką rakietą i w ramach podziękowania za ryzykowną, acz jakby nie mówić skuteczną metodę przywrócenia mocy, dołączył do formowanej przez Night Thrashera drużyny o nazwie The New Warriors. Przez lata skład ekipy zmieniał się wielokrotnie, byli tam tacy bohaterowie jak chociażby Firestar, mutantka o ognistych mocach, która pierwszy raz pojawiła się w kreskówce o Spider-Manie, Marvel Boy, dziś lepiej znany jako Justice, lub Major Victory, członek Strażników Galaktyki z roku 3000, to oczywiście jego alternatywna wersja, Rage, 13-letni chłopiec, którego potężna moc zmieniła w kolosalnego i niewiarygodnie silnego faceta, i tu ciekawostka, Rage przez krótki czas należał do Avengers, dopóki ta drużyna nie odkryła, że tak naprawdę jest on niepełnoletni. Czy nawet Scarlet Spider należał również do The New Warriors, czyli klon Spidermana Ben Reilly. Dla Richarda jednak to dwaj inni członkowie drużyny byli najważniejsi. Speedball, nastolatek, który po wystawieniu na moce z innego wymiaru nauczył się wytwarzać pole kinetyczne, zdolny odbijać właściwie wszystko, w sumie przez to styl walki Speedballa polega dzisiaj na odbijaniu się od wszystkiego dookoła. Podczas przebywania w The New Warriors to właśnie Speedball był najlepszym przyjacielem Richarda, może dlatego, że swoim humorem i lekkim podejściem do życia równoważył wieczne wkurwienie i chęć dawania każdemu po mordzie, które reprezentował Ryder. No właśnie, jeżeli obejrzeliście mój materiał o Cable'u i Deadpoolu, to wiecie, że w latach 90. generalnie wielu bohaterów prezentowało podobne podejście. Richard w tym okresie był bardzo, że tak powiem, w gorącej wodzie kąpany. Non-stop wykłócał się z Night Thrasherem, który był przecież liderem drużyny, a większość problemów próbował rozwiązać raczej pięściami niż rozumem. Może właśnie to zbliżyło go z kolejnym członkiem drużyny wojowników, czyli kuzynką władcy Atlantydy Namora, Namoritą. Ponieważ były to lata 90, ta naturalnie okazała się jakiegoś rodzaju klonem, ale nie przeszkodziło to Richardowi zakochać się w niej i to z wzajemnością. No, do czasu. Oboje mieli bardzo podobny temperament i stanowili zdecydowanie tak zwane mięśnie drużyny, a planowanie zostawiali raczej Thrasherowi czy Justice'owi, a i tak z owych planów często wcale nie korzystali. Namorita jednak w końcu zaczęła mutować, co było spowodowane jej sklonowanymi komórkami. Najpierw kolor jej skór zmienił się na niebieski, a pomiędzy palcami wyrosły jej błony. To jeszcze Richard zaakceptował, a para wręcz zbliżyła się do siebie. Jednak kiedy New Warrior zostało rozwiązane, co wynikało z osobistych spraw właściwie każdego z członków drużyny, Namorita zaczęła przechodzić kolejną transformację. Tym razem jej ciało zaczęło pokrywać się białymi łuskami, które w dodatku skruszyły się, ciągle odpadały. No cóż, dla młodego Richarda, w którym dalej szalała burza hormonów, było to trochę za wiele. I kiedy Namorita przyleciała cała właśnie w tych łuskach kruszących się wszędzie dookoła, zapytać Richarda, czy ten dalej ją kocha, Ryder, jak na prawdziwego dżentelmena przystało, zwiał tak szybko, jak mu tylko moc Nowy na to pozwalała. To naturalnie zakończyło ich związek. Zanim Nowa opuścił Ziemię, by rozpocząć swój jakże brzemienny w skutkach etap życia jako kosmiczny bohater, przez jakiś jeszcze czas wrócił do nowo uformowanej drużyny The New Warriors. Bojąc się jednak, że będzie to przez środowisko superbohaterów odebrane jako wielki krok w tył, a cały czas marzyła mu się wtedy posadka w Avengers, do której zresztą dostali się Firestar czy Justice, postanowił ukryć swoją tożsamość,
podwójnie, że tak powiem. Na solowe misje latał w standardowym uniformie Centuriona Korpusu Nowa, natomiast kiedy widziano go u boku wojowników, modyfikował on wygląd owego kostiumu, mając nadzieję, że będzie brany za kogoś innego. Jego plan był w sumie dużo bardziej skomplikowany, chciał, aby Nowa, należący do Danny Warriors, gdzie zresztą nosił pseudonim Kid Nowa, był brany za naśladowcę, prawie takiego sidekicka prawdziwego, nowy Richarda Rydera. W końcu nic tak nie krzyczy, pełnoprawny hero stojący na własnych nogach i gotowy do dołączenia do drużyny najpotężniejszych bohaterów na ziemi, niż początkujący bohater starający się go naśladować. Plan oczywiście kompletnie nie wypalił i Richard do Avengers nigdy nie dołączył. I całe szczęście, bo dzięki temu mógł zacząć się wkrótce najbardziej fascynujący okres w jego życiu. To tyle w pierwszej części historii Nowy Richarda Rydera. Kiedy ten należał do New Warriors, stawił czoła kilku zagrożeniom bezpośrednio związanym z Xandarem i Korpusem Nowy, jednak postanowiłem zostawić je na kolejny odcinek. Tutaj chciałem skupić się na jego życiu jako takiego podrzędnego ziemskiego bohatera, co rewelacyjnie kontrastuje z tym, kim stał się później. Do następnego razu. Cześć.